projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt SOS Szkoły Otwartych Szans to program wyrównywania szans edukacyjnych szkół powiatu bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne. Od września 2009 roku do lipca 2011 roku ponad 900 uczniów weźmie udział w około 10 tysiącach godzin dodatkowych i bezpłatnych zajęć z przedmiotów ogólnokształcących. W październiku i listopadzie 581 uczniów z 4 liceów i powiatowego gimnazjum specjalnego, w tym 296 osób z terenów wiejskich, wzięło udział w ponad 1000 godzinach zajęć. Zajęcia z 12 przedmiotów prowadzi blisko 70 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, zdaniem których dodatkowe zajęcia są nieodzowną pomocą dla uczniów z zaległościami. Jestem bardzo zadowolony generalnie z tych zajęć, z uczniów, którzy tu trafili, ponieważ po pierwsze w bardzo wielkim stopniu można im jeszcze pomóc, można dopowiedzieć coś, można ich zmotywować do pracy, bardzo ciężkiej pracy przed egzaminem maturalnym. Można być po prostu pomocną dłonią. Niekiedy trzeba bardzo wielki nacisk kłaść, żeby pewne rzeczy doszlifować, tak jak wcześniej mówiłem. Ale jak dla mnie jest to dla niektórych ogromna szansa. Uważam, że jestem bardzo potrzebny. Mamy wiele uczniów dojeżdżających spoza Bolesławca. Nie mają oni możliwości dokształcania się. Forma tych zajęć jest ukierunkowana na powtórki maturalne, na poszerzenie zakresu ich wiedzy. Kładziemy nacisk na wszystkie kompetencje językowe i myślę, że ta forma bardzo pomaga uczniom ugruntować swoją wiedzę oraz przygotować się lepiej do egzaminu maturalnego. Najciekawszą formą zajęć programu SOS Szkoły Otwartych Szans jest prowadzenie zajęć w terenie. Przykładem są lekcje geografii w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka, prowadzone przez Elżbietę Magłysz. Doszłam do wniosku, że część tych zajęć bardzo chętnie przeprowadziłabym w terenie. Uważam, że geografia w terenie jest po prostu najciekawsza. Część teoretyczna w klasie jak najbardziej, natomiast kontakt jedynie z papierem, z fotografią, z mapą to stanowczo za mało, żeby po prostu poczuć smak geografii. Kontakt z terenem, z obiektami prawdziwymi w naturze daje uczniom po prostu wyobrażenia. Do tego dochodzi kontakt po prostu z przyrodą, który sądzę, że dzisiaj współczesne nasze pokolenia młodych ludzi mają bardzo ograniczony, więc ten kontakt z przyrodą w każdej formie jest jak najbardziej wskazany. Sami zainteresowani tą formą zajęć wyrażają się bardzo pozytywnie na ich temat. Twierdzą, że ułatwiają przyswajanie wiedzy i przygotowanie nawet do matury. Umożliwiają nam dodatkową naukę z przedmiotów, z których no niestety, ale w szkole nie mamy wystarczająco godzin i jest to na pewno przydatne dla nas do matury oraz do poznania świata w sposób taki, który nie możemy poznać na lekcjach, czyli poprzez różne wyjazdy, tak jak które wykonaliśmy, możemy zobaczyć świat i obejrzeć, jak to wygląda naprawdę, nie samą teorię, ale i również w praktyce. Na zajęciach szkolnych w ramach programu SOS tworzone są małe grupy uczniów. Zdaniem Leszka Idzikowskiego, nauczyciela języka angielskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Władysława Broniewskiego w Bolesławcu, podczas normalnych zajęć uczniowie stresują się nawzajem. Uczniowie uczą się dużo szybciej i lepiej w małej grupie. Nie ma aż takiej ogromnej presji tłumu, jaka jest w grupie 20-30 osobowej. Grupa 11-10 osobowa to grupa taka, że potrafi wzajemnie się wspierać. Dodatkowo mocny aspekt tej grupy języka angielskiego jest właśnie taki, że oni nawzajem się lubią, co sprawia, że bardzo łatwo się z nimi pracuje. Wydaje mi się, że jest to tak, jakby jesteśmy trochę bardziej wyluzowani,
Nie ma takiego przymusu, nie musimy na przykład siedzieć w niewygodnych ławkach, tylko możemy się przespacerować, słuchając od razu widzimy wszystko. Nie każdy jednak może uczestniczyć w tego typu zajęciach. O zakwalifikowaniu się do programu Szkoły Otwartych Szans decydują osiągnięcia ucznia za ostatni semestr, średnia ocen z danego przedmiotu, zamieszkanie na terenach wiejskich oraz kolejność zgłoszeń. Uczniowie są tutaj dość selektywnie wybierani, zanim tutaj trafią. Była dość liczna grupa chętnych. Dopuszczono do tej grupy 11 osób, które uczęszczają od października na zajęcia. Zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć w sekretariacie macierzystej szkoły deklarację uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Formularze dostępne są u szkolnych liderów projektu na stronie internetowej powiatu bolesławieckiego www.bolesławiec.pl i biurze projektu przy placu marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Bolesławcu. Wieżowiec, 7 piętro, pokój 706 lub 710. Wartość tych zajęć jest ogromna z punktu widzenia metodycznego, z punktu widzenia dydaktycznego i wyrównawczego, bo taki jest cel tych zajęć, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Są to wspaniałe zajęcia i wspaniała szansa dla wielu z nich. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.